Przez prawie wiek istnienia naszej jednostki w historii naszego miasta wiele dobrego już zostało zrobione i ciągle nadal się dzieje. Nasza działalność nierozerwalnie od prawie wieku wplata się w życie naszego miasta, poczynając od gaszenia pożarów, wypadków drogowych poprzez naszą pomoc w czasie klęsk żywiołowych, pandemii i innych zdarzeń aż do dzisiaj, kiedy kompleksowo zabezpieczamy mienie, zdrowie i życie naszych mieszkańców, a także społeczeństwa powiatu, województwa i całego kraju. Panie prezesie, dowódca uroczystości, starszy kapitan Głogowski melduje. Pododdział Ochotniczej Straży Pożarnej w Libiążu oraz sztandary gotowe do uroczystego apelu z okazji jubileuszu 95-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Libiążu. Już w roku 1920 założono Ochotniczą Straż Pożarną w Libiążu Małym, do której wstąpiło wielu mieszkańców z Libiąża Wielkiego. Wójt Libiąża Wielkiego, Józef Kowalski, przekazał strażnicy sikawkę ręczną, kilkadziesiąt metrów węża oraz jako remizę na przechowywanie sprzętu szopę postawioną przy stodole, znajdującej się w miejscu dzisiejszej remizy. W roku 1929 założono też kobiecą drużynę sanitarną, do której wstąpiło 18 członki. Wszystkim tym, którzy budowali, budują i będą budowali. Zdrowia, wiernej służby. Bo tak jak żeście Państwo zobaczyli, od 60 tam do 20 potwierdza się stare strażackie powiedzenie. Strażakiem się jest, strażakiem się nie bywa. Jak żeś ślubował, to ze ślubowania zwolnicie. Ten, który pomaga jednym iść do takiego nieba, drugim do takiego nieba. Ja mam nadzieję, że poza tym pięknym samochodem, który Wam służy, również doczekamy się nowego ambulansu dla tej sekcji, która właśnie się zajmuje pierwszą pomocą, ratownictwem. Jesteście przykładem tego właśnie, jak się angażują, jak można się angażować, jak można angażować młodych ludzi, bo mamy tutaj też przekrój pokoleniowy. Także bardzo jeszcze raz dziękuję za tą służbę, za to, co robicie dla nas, dla mieszkańców i dla społeczności lokalnej. Dziękuję.
95 lat to piękny jubileusz, ale przede wszystkim to piękna tradycja Dużego Libiąża, a za każdą tradycją stoją szlachetni ludzie o pięknych sercach, którzy zawsze są gotowi pomagać innym. Ale zawsze mówiłem, że każda organizacja bez pasjonatów nie ma sensu i nie ma istnienia. I do niedawna myślałem, że katalog czynności, pomocy, którą mogą udzielać strażacy, jest wyczerpany, ale pandemia pokazała, że nie. Że jeszcze jest tutaj potrzebna pomoc i w roku ubiegłym, kiedy trzeba było wozić posiłki do tych, którzy są w kwarantannie, nie było odważnych. I powiem szczerze, że wiedziałem, że mogę liczyć na ochotników, bo zawsze na was mogę liczyć i za to wam bardzo serdecznie dziękuję w imieniu własnym i całego społeczeństwa Libiąża. Dziękuję też waszym rodzinom, które rozumieją waszą pasję, rozumieją wasze poświęcenie, ale często, kiedy wy wychodzicie z domu, mają wizję tego, że to wy poświęcacie to, co najcenniejsze często, własne zdrowie, życie, po to tylko, żeby ratować nasz dobytek, nasze życie, nasze zdrowie. Bardzo serdecznie wam dziękuję. I na sam koniec życzę wam wszystkim wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Dziękuję serdecznie. Kiedyś pan prezydent powiedział do strażaków: wy jesteście rycerzami świętego Floriana. Jest to chyba jedna z piękniejszych przenośni na określenie waszej wielkiej służby. Proszę państwa, dziękując za dotychczasową służbę, życzę następnych lat i aby ten imperatyw rycerskości, tego poświęcenia nadal w was był, a święty Florian prowadził. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Dziękuję. Szczególne słowa kieruję do wszystkich tutaj strażaków seniorów. Dziękuję wam za to, co do tej pory uczyniliście. To wy przecież budowaliście tą jednostkę, to wasz ogromny jest wkład w ten jubileusz. To wy zaszczepiliście tych młodych adeptach to, że oni z takim profesjonalizmem i zaangażowaniem dalej kontynuują to piękne dzieło, jakim jest Ochotnicza Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna w Libiążu. Padło tutaj wiele ciepłych i pięknych słów, które i zostały również odczytane słowa, które nie oddają wdzięczności, jaka wam się należy. Żeby tu już nie przedłużać, życzę przede wszystkim dalszej pomyślności, zdrowia i by nadal państwo stanowili dumę Libiąża. Dziękuję i gratuluję jeszcze raz w związku z tym chwalebnym jubileuszem.